Witam serdecznie. Dzisiaj może tak trochę przybliżymy, jak sprawdzić, jak przetestować tranzystory IGBT, ponieważ tutaj się trochę nazbierało i fajnie by było, żeby coś na nich skonstruować w niedługim czasie. A będziemy skonstruować, słuchajcie, przetworniczkę, ale to swoją drogą. Oczywiście projektów jest mnóstwo zaczętych. Mój piecyk, że tak powiem, schnie. Wyłożony już jest w środku filcem. No i będziemy składać ten wzmacniacz, ale to na razie w następnych odcinkach. W tym odcinku prosty teścik, czyli żaróweczka 12V, czy to nawet 6V jest żarówka, ja puszczam 12V. Tu mamy źródło zasilania, czyli może być równie dobrze bateria, może być zasilacz 12V. No i cóż, słuchajcie, co to jest ten tranzystor IGBT? No to zaraz zobaczymy sobie na tutaj. Zobaczcie, to jest tak jakby tranzystor NPN z diodą, ale nasza baza nie dotyka, jak w tradycyjnym tranzystorze, nie dotyka nam, nie jest złączem fizycznie podłączonym do przejścia napięcia, czyli możemy sterować bardzo dużymi napięciami, dużymi prądami tutaj w tym miejscu między kolektorem a emiterem, nie stosując separacji pomiędzy bazą a układem taktującym, na przykład układem generatora. No i dzisiaj sobie tutaj w prosty sposób spróbujemy. Zobaczcie, to jest, zaraz wam pokażę tutaj w nocie katalogowej, jakie są napięcia. Na przykład tutaj widzimy 650 V między emiter a kolektor, 650 V to już są duże napięcia, ale co ważne, patrzcie na amperaż w piku przy 20 stopniach, 25 stopni Celsjusza, 100 amper. To już jest niesamowicie duży prąd. Tutaj jeszcze możemy sobie wyczytać z tej noty katalogowej na przykład 250 W na kolektor distribution, czyli maksymalna moc strat 250 W. Czyli patrzcie, jeden tranzystorek 650 V, maksymalne napięcie 250 W. No to możemy sobie to przeliczyć, ile to amper możemy z niego wydusić. Złączę kolektor emiter, nie? Dobra. Słuchajcie, IGBT, sprawdzając zwykłym miernikiem, takim zwykłym analogowym mierniczkiem, ciężka sprawa jest, żeby to wybadać, chociaż niektóre mierniki, testery, ja wiem, że to łatwiej by było sobie kupić profesjonalny tester, ale dzisiaj sobie zajmiemy się układzikiem, naprawdę takim, że tak powiem, układem, jak to w praktyce można sobie łatwo, szybko sprawdzić. Czyli tak, podłączymy sobie żaróweczkę, tutaj mam żaróweczkę do emitera, tymczasowo do emitera, podłączymy minus przez żarówkę do emitera, podłączymy plus do plus 12V, puszczam na kolektor i zobaczcie, a w tej chwili była naładowana bramka. Między minusem, czyli między emiterem a bramką, pierwszy punkt, to jest pierwszy pin, to jest bramka. Nawet możemy sobie poślinić te palce i tak stykając przy 12 V między emiter a bramkę wyłączymy, a między emiter a napięcie plusowe dodatnie tranzystor się włączył. Czyli już tranzystorek pracuje jako dotykowy przełącznik i wiemy, że jest sprawny. No dobrze, ale puśćmy sobie teraz tak z generatorka sygnał, który tutaj będziecie widzieć na oscyloskopie.
Jest to akurat sygnał prostokątny o wypełnieniu. No, w tej chwili możemy sobie dać o taką wypełnienie 100%. O. I puścimy sobie sygnał na. Podłączymy sobie tak minus do emitera. I nasze taktowanie z częstotliwością. Dajmy na to 3 Hz. 3 razy na sekundę. Tylko sobie tutaj podlutuję. Zobaczcie. Sygnał prostokątny, który widać na oscyloskopie. Akurat tutaj widać jeden punkt ujemny. Czyli tak. Momencik, niech to sobie liczy. O, widzicie? Jeden punkt, drugi punkt. W tym czasie, kiedy jest zanik, żarówka przestaje świecić. Odwróćmy sobie teraz przebieg. I teraz patrzcie. Żarówka taktuje 0,7. Zaraz zrobimy raz na sekundę. Czekajcie, momencik. Raz na sekundę. Tutaj mamy generatora. No dobra, 909 mHz. Czyli zobaczcie, ta mała igiełka, to wypełnienie, które tutaj daje, włącza nam tranzystorek, nie? Przyspieszymy sobie trochę częstotliwością. No i dobra. I jednym słowem, słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda na oscyloskopie. W tej chwili jest 12 razy na sekundę, 12 Hz sygnał. Moment, może o tak o zrobimy. O, będzie widać nasze wypełnienie. I teraz tak. Moment, żeby tutaj była jasność. Zobaczymy. Od zera. Iloma voltami? 2 volty w tej chwili puszczamy na bramkę. Momencik, ja sobie ustawię tylko 0 na generatorze i tylko pika. Robimy tylko pika. 2 volty. Jeszcze zrobimy sobie częstotliwość. 9 razy na sek, 9 Hz. No 9,7. Tak samo jak jest tutaj, tak samo pokazuje mi. No dobra, to teraz jeszcze sobie możemy regulować grubość tego wypełnienia w generatorku. Tutaj akurat tę grubość tego wypełnienia. Momencik. Teraz mamy odwrócone, czyli tylko dół wypełnienia robimy. Też często się zmienia, a luczamy. No dobra. 9 Hz, tutaj mamy jeszcze napięcie, czyli odwracamy, puszczamy tego pika naszego. Zróbmy sobie tak, grubość wypełnienia minimalne, to co mi tutaj da. A teraz zwiększmy częstotliwość, słuchajcie. I zobaczcie, co się stało. Żaróweczka przygasła. Momencik. Hz. Zwiększamy żaróweczkę na pół gwizdka, bo mamy tylko bardzo małe wypełnienie, słuchajcie. Czyli praktycznie puszczamy tylko pika. Nie wiem, czy to widać na tej kamerce, czy nie. No dobra, zwiększamy częstotliwość. Żaróweczka nam się żarzy delikatnie, bo już nie zdąża się wyłączyć. Czyli jednym słowem możemy regulować sobie tak jak w każdej jednej przetwornicy. Ona się ledwo żarzy.
I teraz częstotliwość wypełnienia zwiększamy, czyli wypełniamy nasz przebieg gęściej i zobaczcie, i się zaczyna palić mocniejszym światłem, chociaż napięcie przez żarówkę i napięcie na bramkę jest takie same. No to już teraz wytłumaczyłem mniej więcej, jak działają wszelkiego rodzaju przetwornice napięcia. I 450 Hz mamy w tej chwili, 455 Hz. Zwiększamy wypełnienie, zobaczcie. Już teraz, o, mamy mniejszą częstotliwość, słuchajcie, 61 Hz, ale wypełnienie mamy już 100% i żarówka się świeci 100%, takie jakie napięcie przez obiekt kolektor, emiter, przez żarówkę i do minusa, nie? Trafia. A jak zwiększymy częstotliwość, już... zobaczcie, zwiększam częstotliwość, czyli wprowadzam więcej ujemnego napięcia, czyli zerowego, i często i to mi przygasa. Czyli jednym słowem tak, wywnioskowaliśmy sobie z tego, że częstotliwość może być niezmienna, czyli na przykład przetwornica może pracować sobie na 50 czy tam 60 Hz, czy 50 Hz nawet, czy na 400 może pracować też równie dobrze. O, zobaczcie, weźmy sobie, o, macie 150 Hz, dalej żarówka się świeci i się nic nie zmienia. A tylko z tego powodu się nic tutaj nie zmieni, bo jest wypełnienie 100%. Jeśli ja to wypełnienie zawężę, no to wtedy zaczyna mi przygasać. Zobaczcie. Widzicie? Przygasła. 100% wypełnienia. Czyli częstotliwość i teraz graniczna tranzystora. Zobaczymy, jaka jest graniczna częstotliwość tranzystora przy wypełnieniu 100%. Jedziemy do góry. 100. 200. Herców. A zakres się skończył, czyli przeliczymy do 10. Było tak 200, 300, 500, 600. 700, dalej jest to same jest świecenie, tylko że już oscyloskop trzeba przestawić na wyższą częstotliwość. O, dobra, 1 kHz. Słuchajcie, 1 kHz, co w nocie katalogowej napisali, że 1 kHz to jest częstotliwość graniczna, także jedziemy dalej. Jedziemy dalej i już zaczyna nam troszeczkę słabnąć przy 2 kHz, słuchajcie, przy 2 kHz, także zmieniamy zakres, dobrze mówię, przy 2, tak, przy 2 kHz, nie no, jeszcze możemy tym podciągnąć, częstotliwość 2200, jeszcze idzie, dobra, 23, idzie. 5 kHz, 13 idzie, 19 idzie, ale sprawdźmy sobie, czy przy 21 kHz damy radę regulować wypełnieniem. No praktycznie jest, ale bardzo słabiutkie. Bardzo mała różnica na tej żarówce jest. Już nie ma praktycznie różnicy, słuchajcie. Przy napięcie 14 V w piku. Troszeczkę zmniejszymy napięcie. No dobra. No to dowalmy mu teraz tak. 200 kHz, 250, 260. No dobra, 260 kHz, a czemu ja tutaj tego nie mogę teraz więcej?
dać na przykład do 1 MHz. Wypełnienie górne, wypełnienie dolne, odwrócenie połówki. O, i zobaczcie. Mamy tak, częstotliwość 1,2 MHz, jeszcze idzie. 2 MHz. Już zaczyna przygasać. Graniczna częstotliwość to jest taka, kiedy ona się całym światłem świeci, czyli po prostu już przy 800, tak jak w locie był 1 kHz, 1,4 kHz, już niepełnym światłem świeci, nie? Bo wypełnienie 100%. Jednym słowem, tranzystor sprawny i słuchajcie, i tu się nic nie grzeje, żeby było śmiesznie, bo jest po prostu w tej chwili tylko małe napięcie, mały ten, bo po prostu albo jest, albo nie ma, nie, przebiegu. No dobra, wyłączmy jeszcze raz, ustawmy sobie 10 kHz, pracuje. Zmniejszmy wypełnienie, się zmienia. Jasniej, ciemniej, no bo więcej mamy. Nawet na oscyloskopie widać, że więcej mamy niż ujemnej po prostu. Czyli jednym słowem on taktuje, no dobra. Tak, i taktujemy na przykład 10 Hz i zobaczcie, wypełnienie 100%. Sobie miga, mruga. Wypełnienie odwrotnie, czyli mamy teraz krótki impuls, długa przerwa, krótki impuls. Przyspieszmy to trochę. 1,3 Hz. No dobra, tranzystorek sprawny, słuchajcie. A zobaczymy, jak się będzie zachowywał zwykły NPN tranzystor w przetwornicy. Oczywiście będzie się zachowywał bardzo podobnie, ale będzie się grzał. Sterowanie na bazę. Żarówka na emiter. No, cyny nie ma. Momencik. Żaróweczkę damy na emiter. I teraz tak, do żarówki dołączymy minus, bo emiter idzie obieg, i plus do kolektora, słuchajcie. No i co? Mamy mały skok, mamy duże wypełnienie 100%. I mamy tu. A. Tranzystor się grzeje, żarówka się nie świeci. Dobra. 1 kHz. Do 1 kHz, czyli tutaj. Ok. Przebieg 100%. Aha. Dobra. Już się świeci. Niepodłączony sygnał był. Ok, odwrotnie. Zmniejszamy. Zobaczcie. W tym, że NPN
Wystarczy 0,7 V wpuścić na bazę i już będzie przewodził. Tranzystor to audio. Zmniejszamy na bazie napięcie, zmniejsza się na o, bardzo malutkie i teraz na bazę damy większe, zbliżamy się do zera. A damy wypełnienie 100%, znaczy odwrócimy nasz przebieg. Czyli też jest sprawny. Oczywiście NPN możemy sprawdzić każdym jednym miernikiem. No to sobie dzisiaj trochę pogadaliśmy na temat tranzystorków. Jak szybko, łatwo można sprawdzić tranzystorek, także bierzemy się do roboty, sprawdzamy kolejnego. Baza, znaczy przez kolektor, zobaczcie, tak działa, minus, zwieram do minusa, wyłączam do plusa, się włącza, do emitter gate, bramka, wyłączam, emitter, kolektor, gate, kolektor, włączam, działa, następny. Tranzystorki nie do audio. Przy 2 kHz działa, wyłączam. Działa, wyłączam. O, działa. O, moment. Muszę naładować bramkę. O, wyłączam, zwierając do masy. Do masy, gate. Wyłączam, do plusa, włączam. Nawet przeze mnie. Dobra. To by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniło się. Dla tych, których już się 15 lat temu rozjaśniło o tranzystorach IGBT, to po prostu przewincie, no. Przerzućcie kolejny odcinek, może będzie ciekawszy, jak będzie powstawał ten wzmacniacz. A tutaj powstanie miniaturowa przetwornica, ale o wysokim napięciu. Jest? Emiter nie ma. Jest? Nie ma. Cztery tranzystory sprawne. Panowie, cztery tranzystory sprawne. Już mamy konkretny falownik. Dobra. Jedziemy dalej. Pozdrawiam. Do usłyszenia w następnym odcinku.